Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku filmów z serii Twój jedno ślad zanim zepsujesz. O czym dzisiaj będzie film moi drodzy? O takiej może błahej, ale wbrew pozorom, ale naprawdę bardzo ważnej rzeczy. Czy warto kupować takie cylindry markowe Airsal, Malossi, aluminiowe z powłokomnika silową? Czy to ma w ogóle sens? Czy warto wydawać te pieniądze, ponieważ ludzie robią szereg błędów, które są dla mnie, zawodowego mechanika, niewybaczalne. Dlaczego? Już Wam mówię. Mam tutaj taki motorower, widzicie, Derby Senda z silnikiem D50 B0, znany bardzo silnik. Wybaczcie, że ja zaglądam tak, bo nie jestem w stanie wszystkich kodów silników, że tak powiem, spamiętać. I ktoś tutaj sobie wymienił taki zestaw na... Znaczy klient kupił przede wszystkim ten motor, ten motorower. No i po przejechaniu niecałego 1000 km coś się sypło. No i silnik stracił kompresję, sprężanie. Zobaczcie, tu jest Airsal cylinder taki, jak widzicie, bardzo Wam znany. Wszyscy, że tak powiem, brzydko srają na jego widok i myślą, że jak założą ten cylinder, że złapiecie Pana Boga za nogi. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Może ten cylinder Wam doda troszeczkę mocy w tym silniku, ale to, żeby to miało naprawdę jakikolwiek sens, to musicie pamiętać o jednej rzeczy. Pierw Wam pokażę, co się stało w cylindrze, a potem wyjaśnię, o co chodzi. Jak widzicie, już się zrobiły rysy na tym cylindrze. Została naruszona powłoka nikasylu, więc cylinder jest do wyrzucenia. To jest pierwszy minus takiego cylindra, jeśli chcecie go używać do jazdy codziennej. A dlaczego sypło się to łożysko na korbie, bo właśnie tutaj się sypnęło łożysko na korbie. Zobaczcie, jaki luz. Wał do wymiany. Moi drodzy, jeśli chcecie kupić taki sobie cylinder markowy, żeby dodać sobie mocy w tym silniku, musicie pamiętać o jednej rzeczy. Założenie samego cylindra niewiele daje. Daje coś, ale niewiele. To lepiej kupić tańszy cylinder, żeliwny, też 70. I cieszyć się nim, bo jak on Wam walnie, to jest mniejszy ból, mniej boli, mniej płaczu i można sobie kupić nowy. Co powinniście robić i o czym pamiętać na pewno, moi kochani, jeśli zakładacie już taki cylinder? Przede wszystkim wymieniamy łożyska na wale korbowym główne, otwieramy ten silnik, wymieniamy uszczelniacze na sportowe, wymieniamy wał korbowy na pełne wagi, moi drodzy. Bo tutaj ktoś założył do starego wału korbowego, gdzie silnik ma przejechane ponad 20 tysięcy kilometrów, włożył cylinder, który ma większy stopień sprężania podczas pracy, większą kompresję, lepiej pracuje. No i co najsłabsze, ogniwo tego silnika poszło się kochać. Łożysko stopy korbowodu rozsypało się i rozwaliło cylinder. Więc pamiętajcie, żeby cokolwiek miało sens taki z montowaniem takiego cylindra, trzeba wszystkie warunki tuningu spełnić. Układ zaponowy, gaźnik, filtr powietrza odpowiedni. Najlepiej gdyby był airbox oryginalny, będzie fajnie, bo to też można zrobić na oryginalnym airboxie, że ten motor będzie fajnie śmigał. Wał korbowy, już się powiedziałem, jakiejś dobrej klasy z pełnymi wagami. Nie tak jak tutaj jest zamontowany, ja Wam pokażę, może to będzie widać. Tutaj jest wał zamontowany taki jak był fabryczny. Te wagi są tutaj, nie widać tego. Te wagi są tutaj, chwilę, ale tu zoomu nie zrobię z tej strony na tej kamerze. Te wagi są po prostu wycięte. To jest oryginalny wał korbowy z tego, więc to będzie jechało, ale nie ma prawa dobyć jakiejś konkretnej mocy. Żeby spełnić te warunki tuningu, to trzeba zrobić to, co powiedziałem. Wał, łożyska, uszczelniacze, gaźnik, filtr powietrza, cylinder i oczywiście świeca odpowiednia. No i najważniejsza sprawa, wyregulowanie odpowiednie gaźnika. Bez regulacji gaźnika nic nie zrobicie, bo możecie odpalić. Tyle dobrze jest w tych cylindrach nikasilowych, moi drodzy, że wyższa temperatura im nie szkodzi, bo to się nie zaciera, po prostu to się ślizga. Mniej oleju, większa temperatura, to jakoś zawsze pojedzie, ale na przykład przy żeliwy to już stoimy dawno. Więc pamiętajcie, nie ma sensu ładować takiej kasy, jeśli chodzi o tuning, moi kochani, w takie, że tak powiem, jakieś wysokiej półki rzeczy do starego silnika, który jest przepracowany. Jeśli film się podobał, proszę łapkę w górę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.